dzieckiem będąc, że 10 lat miałem, zacząłem rzeźbić. Pierwsze rzeźby to takie były Indianie siedzący na kamieniu. Postacie takie historyczne jakieś. Płaskorzeźby nieduże, bo tu materiały jeszcze człowiek nie miał. Tu gdzieś tam kawałeczek deseczki się dorwie lipowej, a nawet w korze topolowej. No bo to miękki materiał był, to robiło się. Później człowiek był coraz starszy, to kombinował tam gdzieś deskę większą, nie? Czy żubra wyrzeźbić, dzika. No bo takie rzeczy, nie? Coś z przyrody. Nawet i kwiaty się rzeźbiło, bukiet kwiatów i dwie kobietki po bokach i w wazonie bukiet kwiatów. W szkole też, jak byłem w Gdańsku, to internat. Rodziców nie miałem, to tak człowiek tyle co tam dostanie tych pieniążków, jak nie ma dwójek i trochę tam miesięcznie. No to się kombinowało, to fajki się rzeźbiło, to coś, żeby na kino było, to jakiś zeszyt, nie, czy coś. To było później coraz starszy, poważniejsze rzeczy. Do kościoła nawet się robiło postacie, bo ksiądz przywiezie takiego kloca 1,5 metra, no i chce, żeby rycerza jakiegoś zrobić, czy coś innego. Święte postacie. To lubię i będę rzeźbił, pokąd ręce sprawne i mogę jeszcze pochodzić, no to człowiek